absurdo, meu Deus! Cala essa boca. Eu não vou deixar você em paz. Quem é você pra me pedir de alguma coisa? No to, jakby to powiedzieć, czas ruszać na wojnę Reconquest naszych prowincji plus parę od weneckich. Wszystkich naszych dzielnych sojuszników wzywamy, oby to dało radę. No, oczywiście będziemy coś tam innego zajmowali. Niby kilkukrotna przewaga. Ale z Osmanem to nigdy nie możemy być tego pewni. I powiem wam, że trochę śmieszą mnie moje wydatki na flotę. Flota osmańska to tylko 78 galer, tam parę heavy. No... I doszło do długo wyczekiwanej bitwy mojej z Osmanem. I coś jest tu nie tak. Zobaczcie, że liczba okrętów moich, które uczestniczą w walce, jest o wiele niższa niż ogólnie wszystkich. Nie wiem, jak tutaj jest to liczone. Serio, ten event teraz mi się odpalił podczas wojny. Ach, walić to. Najwyżej moja flota zaraz na drzazgi pójdzie. Też topimy ich. Chociaż też tracę okręty. Ale tracę okręty! Bardzo tracę okrętów. No przynajmniej moje wydatki na flotę za chwilę będą znacznie niższe niż były przed chwilą. O Boże, 10 heavy, ale bitwa wygrana! Bitwa wygrana! I to jest najważniejsze. No, kolejna bitwa poszła już znacznie lepiej. Ostrzelajmy Konstantynopol oraz tutaj Gallipoli. Nie, no nie wygląda to aż tak, że jednak chyba tak ładnie wszędzie ich wygrywamy. Kolejna bitwa tutaj z flotą osmańską, gdzie ładnie ją topimy. Nasza przewaga w działach robi dość sporą tutaj robotę, ale przeciwko kolejne heavy. Przydałby nam się, zresztą w ogóle najważniejsza statystyka tutaj to i tak jest ta manewr, którego w ogóle nie mamy. No i zobaczmy tutaj tą prowincję. Wojsko osmańskie powinien dostać stack wipe'a. A, bo mają przejście, Boże, to powinien zająć w pierwszej kolejności. No to jestem głupi, nieważne. Naszą flotę znowu odnawiajmy. A Osman chyba atakuje Moskwę. Mogę się pogodzić z tą ofiarą. Jakby tu powiedzieć, moja flota już nie jest zdolna do żadnej większej walki. Więc cofnijmy ją tutaj. No, no i powalczyliśmy tą flotą. No i nasz Swarm pięknie się tutaj przebija przez cieśninę i zajmuje w naszym imieniu wszystkie prowincje. Zapomniałem, że w międzyczasie możemy zaatakować Regusę. Przecież! No i taki pizdzień mnie zadowala. War Operation oraz następujące prowincje. Wypuścimy Bułgarię oraz Bizancję za chwilę. No i tak wyglądają nowe serbskie granice. A my chyba się bierzemy teraz za wojnę z takim Milanem. Czechy mi zawsze pomogą. Jako, że wojnę skończyliśmy, no to powróćmy do tego, żeby tutaj construction development był znowu niższy. Przyda nam się teraz trochę manufaktur zbudować również. Dobra, lecimy kolejną wojnę. Wzywamy też osobno tutaj Austrię do pomocy i wojnę wygramy również osobno Milanowi. Również na Reconquest Casus Belli polecimy to. To był całkiem niezły sposób, żeby Austria nas tutaj wspomogła w tym konflikcie i za jakiś czas może też Czechy nas wspomogą. No raczej to też będzie taki przemarsz kilku moich wojsk. I już cały Milan pod prawie naszą okupacją. Co za koksu do siege'owania mi się trafił? Ja go chcę? No i tak skończyliśmy wojnę. Mantuę wziąłem dla siebie, żeby przenieść tutaj nasze centrum handlu, bo jest to w Trójmorzu Weneckim. I powinniśmy wtedy znacznie więcej zarabiać. Haczyłem dobrą okazję, chociaż nie wiem, czy przez nią nie upadnę zaraz, ale... Kto nie ryzykuje, ten nie zdobywa. No i dość ładnie to teraz wygląda po zdobyciu tutaj całego tego obszaru i postawieniu odpowiednich rzeczy i innych shitów. No 124 golda tak Serbią zarabiać, to chyba dobrze, nie? Można i było więcej, ale jestem zadowolony. A my szykujemy się do nadchodzącej wojny z Osmanem. Austria wzywa mnie do podboju Czech. Okej, spoko. Czechy trzeba było nie zrywać sojuszu. Jakby to powiedzieć, tak Hiszpania i Osman w jednej koalicji to mi się, no, nie widzi, więc jestem zmuszony
Zaatakować! Pamiętaj, imperialisto, na stronie mba.com możesz nabywać gry z kodem LUKAS. Możesz to zrobić, mając 3% obniżkę. Linki w opisie. Prewencyjnie. No, zobaczymy, czy nam się tutaj uda Ej, ładnie ich miażdżymy, mimo że nie ma żadnych militarnych idei. Totalnie nie wiem, od czego to zależy, nie wiem. Czy przewaga 3000 dział może być aż tak dużą przewagą? Jak widzicie, wysłałem tylko dwie armie tutaj do walki z Imperium Osmańskim. Jedną trzymam tam przy północy, gdzie niszczę... O, zakon krzyżacki podbijam. O, właśnie. Toczymy walkę. 10 ciężkich na 30 galer. I czemu ja to wygrywam? What the fuck, ja tej gry naprawdę nie rozumiem. O co chodzi z tą marynarką? No, w tą wojnę na razie wygrywamy. Mamy Luka, mogę wezwać. Jedziesz z tym. Upewniam, że to nie jest jakaś wojna mała religijna, ale na szczęście nie. Nie, no Osmana totalnie rozjeżdżamy teraz. Zwłaszcza ten mameluk, jak patrzcie, jak tutaj wszedł. Już go pocisnął totalnie. I okej, myślę, że taki pizdil na razie może iść, toż Bułgarię zaczniemy zjadać sobie. Przez anektowanie naszego wasala. Ech, a ja znowu muszę dewować i dewować te nasze prowincje. Masakra totalna. Ale już po prostu ustawię sobie kosztem i lecę tam, gdzie jest najtaniej. I wydaję te punkty, które muszę w danym momencie. Bo co innego mi zostaje tak realnie? O Boże, Austria znów mnie do jakiejś durnej wojny wzywa. No teraz muszę Rosję wspomagać. Boże, chwila bez wojny, już wszyscy sojusznicy mnie wołają. A co tak skacze? Nie mogłem się zdecydować, co mają robić? Które miejsce zajmować? Albo jaka jest kolejność alfabetu? Chyba ostatnia wojna z Osmanem. Nie wiem, wzywajmy wszystkich, pójdziemy też na Reconquest Cassius Belli. Cokolwiek. I tak będziemy dużo więcej zabierali. Boże, Konstantynopol padł... Nie wiem, chyba na jakimś minusie. Bo go oblegałem do swoje 14 dni. To jest bardzo dziwne, że to tak szybko padło. Co jeszcze czuję, że ten mameluk to za długo na mnie powalczy, niestety. Ale tak ogólnie patrząc na te liczby, to i tak jest to rape Osmana. Naprawdę, jeszcze dyscyplinę mi walnęło w tym momencie. No, nie to, żebym walczył z Osmanem, bo on tylko ucieka przed nami, ale... Jeszcze dyscyplina. No i to powoduje, że dostajemy chyba wszystkie prowincje, które potrzebuje od Osmana. Te kiedyś tam podbijemy, żeby sobie jeszcze ładne granice zrobić przed końcem odcinka. Ale... To już praktycznie wszystko. O, wreszcie wojna religijna. Zobaczmy, gdzie się kto po jakiej stronie opowie. Aha, Francja po tej. W sumie trochę wojen stoczyliśmy, dawno autonomii nie odpinałem. W sumie, jakby mamy okazję, że Francja nie dołączy, czemużby nie skorzystać? No, hiszpańską flotę... A, uciekła hiszpańska flota. A chciałem powiedzieć, że też topię. Wygląda na to, że Hiszpanie chyba wszystko mają w nowym świecie. Weszliśmy jak do siebie. Co za rzeźnia. No i Napol odzyskany dla nas po naprawdę łatwej wojnie. I czas na ostatnią wojnę z Osmanem, gdzie chcę zdobyć te ładne tutaj prowincje, żeby mieć ładniejszą granicę przed końcem Że co? Hiszpan, ja chciałem być miły, ale skoro chcesz mi dawać pieniądze, to proszę bardzo. Chyba Hiszpan ma bankruta. Ha! No to co, dzisiaj 1500 plus. Z Hiszpanii, co 5 lat. A u Osmana 2500 plus. Piękny napis Serbia na koniec. Achievement zdobyty. Piękna ta nasza taka Serbia cała. Piękna, duża, bałkańska i wspaniała. W sumie mamy tutaj troszeczkę misji do zrobienia, tylko wcześniej... Tak, zdrada! Wychodzimy z Holy Roman Empire. A to dlatego, że mamy tutaj misję, żeby stać się Imperium. I tak w sumie fajnie sobie to przejść całość. Dużo niepotrzebnych misji. Wszystko naraz zrobione. O, Tiered Rome event się wydarzył. I co my tutaj mamy? Czekajcie. Carogród będzie naszą stolicą. O mój Boże, do końca gry widzicie to? 20% dodatkowego developmentu? Manpower plus 100%? Albo Belgrad dostaje te bonusy? Nie no, wracajmy tam, nie? Do Carogrodu. Ja tego czemu nie mogę? Absolutyzm 65. Ja to zrobiłem za szybko wszystko! A to? Ha, czy trzeba byłoby jeszcze to podnieść. No i za to i tak są już misje, których nie trzeba nam wykonywać. Możemy podnieść nasz government rank. I tak już jesteśmy Imperium. Halo! Haha! Na cholerę mi ta misja. I tak staliśmy się Imperium serbskim, bałkańskim. No, zdobyliśmy w 1592 roku pierwszą pozycję na świecie.
200 golda total income'u, czyli tyle, co w sumie zawsze mi wychodzi, a jakoś mam wrażenie, że to jest o 100 za mało. Tak prezentują się nasze idee, Quantity, Economic i Trade, na ten region to jest takie must have, tak mi się wydaje, daje to naprawdę super pieniądze. Ej, tu coś jest nie tak, gdzie mój handlarz? Mój Boże, facepalm. Ja nawet nie chcę wiedzieć, ile lat tutaj tego handlarza nie było i nie przesyłało mi dalej. Musiałem mieć jakiegoś handlarza z eventu tutaj przydzielonego. Na koniec mamy jeszcze prawie 200 tysięcy żołnierzy w polu. Jeżeli was to interesuje, to tak prezentuje się tutaj cały region europejski. Część indyjska, którą widzę, chociaż nie za dużo. Afryka, to widzę, że tutaj dominuje Kilwa, Jemen. Jemen bardzo często rośnie tutaj, nie wiem czemu. A Nowy Świat to takie... Zadupie. Na koniec tylko powiem, że jeżeli baliście się ogólnie regionu bałkańskiego i w ogóle walk z Osmanem, to patch 1.30 to jest najlepszy moment, żebyście robili tutaj wszystkie achievementy w rejonie Bałkan. Nigdy nie było to aż tak łatwe jak teraz. Pamiętam, że kiedyś na testranach z Serbią strasznie się namęczyłem grając, tylko co prawda to był very hard. W tym regionie obecnie jest to mega wszystko łatwe i polecam wam po prostu robić te achievementy w tym regionie. No to co, następny będzie ten Dracula Revenge? Nie no, zbijam się, będzie Dishmarchin. Co za dużo Bałkan, to niezdrowo.